Na tym filmie ze statystyki matematycznej z tematu budowy przedziałów ufności dokładniej dla średniej pokażę Wam, jak można określić, czy dane oszacowane przez nas wyniki przedziału ufności można uznać za na tyle precyzyjne, żeby były uznane w ogóle za wiarygodne i można by było je przedstawiać dalej osobom, powiedzmy na nich bazować, byłyby na tyle wartościowe. Jeżeli chodzi o sam wybór tego wzoru na przedział ufności dla średniej populacji generalnej, nagrałam oddzielny film, w którym będziecie mogli się zapoznać, jak dobrać ten wzór. Pamiętajcie, że tutaj jest wzór z wykorzystaniem rozkładu normalnego i odchylenia standardowego z populacji generalnej, a tutaj bierzemy dopiero wtedy, jak nie ma możliwości zastosowania tego wzoru. Patrzymy na wielkość próby. Gdy próba jest mała, korzystamy z rozkładu do studenta. Gdy próba jest duża, czyli powyżej 30, korzystamy z rozkładu normalnego i podstawiamy wyniki z próby, czyli odchylenie standardowe i średnią tutaj też z próby. Teraz to, co ja Wam chcę pokazać, to jest to, żeby ocenić, czy dany przedział jest poprawnie oszacowany, czy ma wysoką odpowiednią precyzję, my musimy wyliczyć tak zwany błąd szacowania i tutaj względny błąd szacowania. Za każdym razem, zobaczcie, te wzory wynikają z tego, że zawsze od średniej w każdym z tych trzech wzorów odejmujemy pewną wartość i dodajemy pewną wartość. Zarówno czy z rozkładu normalnego, czy tak jak tu z rozkładu test studenta, odejmujemy tutaj błąd średniej razy wartość krytyczna, a tutaj dodajemy ten sam element, więc te wzory, które ja Wam pokażę, wynikają po prostu z tych trzech przedziałów ufności. I albo zapamiętacie wzór dodatkowo na obliczenie tego błędu szacowania, albo zapamiętacie, że to są te wartości, które się odejmuje i dodaje do średniej z próby, mając na celu oszacowanie przedziału dla populacji generalnej. Dlatego, jeżeli chcemy określić błąd względny, czyli w jakiejś konkretnej jednostce, o ile ta średnia mogłaby być wyższa i niższa, to ten wzór wynika z tego, że to jest ta wartość, którą odejmujemy i dodajemy w przypadku tego wzoru z użyciem rozkładu do studenta. Jeżeli byśmy mieli przypadek, że w naszym zadaniu była to wielkość próby dość duża, ale przy nieznanym niezachowaniu tej własności, że jest to rozkład normalny z podanym odchyleniem standardowym w populacji generalnej, to my w tym momencie liczymy, że to jest ta wartość, którą odejmujemy i dodajemy w tym wzorze. Jeżeli jednak byłaby podana informacja, że dana zmienna losowa posiada już ustalony rozkład normalny i to odchylenie standardowe by wynosiło, i nieważne, czy próba by była duża, czy też mała, to jest ta wartość analogiczna do poprzednich przypadków, czyli to, co odejmujemy i to, co dodajemy do średniej. Jeśli chodzi o, więc szczerze dla mnie nie wydaje się to skomplikowane, ale trzeba by było, powiedzmy, zapamiętać te wzory i to, że to jest błąd względny precyzji, to jest to, co odejmujemy i dodajemy. I teraz, jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy dana wartość tego błędu w jednostce, w metrach, kilometrach, kilogramach, jakakolwiek by to nie była jednostka, czy ona procentowo jest duża, czy też nie, w porównaniu do średniej, liczymy względną precyzję szacowania. Czyli każdy z tych błędów, który akurat byśmy musieli z tych wariantów zastosować, czy ten, czy ten, czy ten, musimy przepodzielić przez wartość średniej z próby, czyli tej, którą otrzymaliśmy na podstawie wyników tego badania cząstkowego. A więc jeżeli policzymy ten wynik tego odejmowania i dodawania do średniej przez samą średnią, my w tym momencie możemy określić, czy ten błąd mieści się do 5%, może jest gdzieś w granicach od 5 do 10 włącznie, w tych widełkach przynajmniej od 5 do 10 włącznie, a może przekracza 10%. I tak jak widzimy, jeżeli ten błąd jest niewielki tej precyzji szacowania, to my powiemy, że to wnioskowanie, czyli przenoszenie wyników z próby na populację generalną, możemy uznać za całkowicie bezpieczne i te przedziały można uznać za zadowalające. Czyli to, co odejmujemy i dodajemy do średniej z próby, faktycznie stanowi nawet nie mniej niż 5% średniej z próby.
Jeżeli ten błąd, te jakby wahanie na minus i na plus tego błędu w porównaniu do średniej mieści się od 5 do 10% włącznie, no to już powiemy, że wnioskowanie jest możliwe, czyli faktycznie ten przedział ufności ma jakąś wartość poznawczą, jakby to ładniej nazwać, ale wymaga ostrożności. Czyli jest tutaj już, że zapala nam się żółta lampka, a w sytuacji, kiedy jednak ten udział tego błędu, czyli tego, co odejmujemy i dodajemy do średniej z próby, w porównaniu do tej średniej przekracza 10%, wtedy powiemy, że wnioskowanie jest zdecydowanie niebezpieczne i wynik nie powinien być uogólniony na populację. I tego wyniku nie można wykorzystać przy wnioskowaniu, decydowaniu o całej populacji generalnej, bo taki wynik możemy uznać za niewiarygodny. Jeśli chodzi o te widełki, jakie są te punkty graniczne, tu, że do 5, tu do 10, tu powyżej 10, musicie sprawdzić, jak to jest na waszej uczelni, bo każdy wykładowca ćwiczeniowiec może przyjąć teoretycznie inne wartości, bo może bazować na innym podręczniku niż ja byłam uczona. Jak najbardziej zawsze podstawowym źródłem wiedzy są wasze wykłady, ćwiczenia i cała wiedza osób z uczelni. Ja jestem tylko korepetytorem i teraz pokażę wam zadanie, na którym można wyliczyć, jaki jest tutaj wynik precyzji szacowania. Czy dane szacowanie, jak sprawdzić, czy ono jest faktycznie bezpieczne, czy jednak należałoby coś pozmieniać w naszych obliczeniach. I teraz tak, treść zadania jest następująca. Wśród klientów pewnego fitness klubu w pewnym mieście przeprowadzono ankietę dotyczącą czasu spędzanego w ciągu tygodnia w klubie. Otrzymano od 12 losowo wybranych osób następujące wyniki. Są one podane, to jest czas w godzinach i na podstawie nich otrzymano wstępnie wyniki. I te wyniki dotyczą średniej arytmetycznej. Możemy powiedzieć, że każdy, powiedzmy, osoba przychodząca do klubu spędzała średnio 4 godziny na treningach, a wariancja, która była obliczona na podstawie tych wyników, wiemy, że wstępnie wynosiła 1,292. Wiadomo, to nie posiada interpretacji, bo wariancja jako miara statystyczna jej nie posiada. To są jakby różnice od średniej, ale podniesione do kwadratu zgodnie z tym wzorem, więc to są jakieś godziny do kwadratu, więc bez interpretacji. I jeżeli polecenie brzmi zbudować 90% przedział ufności dla czasu poświęconego na ćwiczenia kondycyjne przez stałych bywalców klubu i mamy dodatkowo określić precyzję oszacowania w obu przypadkach, czy po prostu tu w tym przypadku o to chodzi, to zadanie wiadomo, trochę zmodyfikowałam, żeby ten film nie był za długi, to możemy zacząć od tego, że budujemy przedział ufności dla wartości średniej, bo na podstawie 12 wyników dotyczących 12 klientów my będziemy próbować określić, w jakim to przedziale mogłaby się zawierać średnia dla wszystkich klientów tego klubu z ufnością 90%, czyli że jakby te wyniki z próby mają przełożenie na populację generalną w 90%. Więc zacznijmy od przedziału ufności dla wartości średniej. W tym zadaniu wiemy, że współczynnik ufności wynosi 90%. I to, co z treści zadania na pewno możemy wyciągnąć, to jest to, że wyniki z próby dawały 4 godziny, że będziemy szacować średnią w populacji generalnej. Tutaj dalej idąc, odchylenie standardowe z próby stanowi pierwiastek z wariancji, czyli pierwiastek faktycznie z tego wyniku, który otrzymaliśmy i on jest równy odpowiednio. Czyli możemy powiedzieć wstępnie, że w próbie większość ludzi ćwiczyło po 4 godziny tygodniowo, ale było też dużo klientów, którzy mieli ten czas treningów, ćwiczeń niższy lub wyższy plus minus 1,137 godziny. Teraz, jeśli chodzi o odchylenie z populacji generalnej, to w tak zapisanej treści zadania my jej nie mamy. Mamy wyniki z próby, a z nich możemy oczywiście wyciągnąć, ile wynosi odchylenie standardowe z próby, ale nie ma nic o tym, że rozkład jest normalny tego czasu spędzanego w klubie przy znanym odchyleniu standardowym, sigma, równym i tak dalej. Nie ma takiej informacji, a więc uznaję, że nie wiadomo, ile wynosi sigma, a będzie miało to znaczenie.
U nas liczba obserwacji, czyli 12 klientów zbadanych, jest podana. Jest to tak zwana próba mała, bo mieści się do 30 obserwacji. I teraz, jeśli chodzi o potrzebną nam za chwilę, jak pokażę, wartość krytyczną z rozkładu dla studenta, w tym zadaniu wynosi ona 1,8. Ta wartość bierze się z tego, że zgodnie z tym zapisem, który jest tutaj, potrzebujemy wartość poziomu istotności, czyli na ile procent jesteśmy, bierzemy pod uwagę, że możemy się pomylić, i przecinek n-1, czyli stopnie swobody. W rozkładzie średniej stopnie swobody dla rozkładu dla studenta to jest n-1 i jeżeli współczynnik ufności jest 0,9, to sam poziom istotności, czyli alfa, jest 0,1, bo razem nam dają zawsze jedynkę. Jeżeli próba wyliczy 12 obserwacji, a u nas stopnie swobody są liczone jako n-1, to wiemy w tym momencie, że stopnie swobody wynoszą 11. I teraz, zanim jeszcze w ogóle omówię to, zobaczmy, skąd się wzięła ta wartość krytyczna. Ja się przełączę zaraz między oknami i pokażę Wam sposób szukania wartości krytycznej z rozkładu te studenta. OK, mamy to. Czyli tutaj przy 5% stopni swobody, bo tutaj w kolumnach są kolejne stopnie swobody, i przy 11 stopniach swobody, które są w wierszach, na przecięciu mamy odpowiadającą nam wartość krytyczną, która wynosi w zaokrągleniu 1,8. Ja lubię zaokrąglać do 3 miejsc po przecinku, ale w tym zadaniu, jak patrzę na piątkę, to za nią jest dziewiątka, więc można zrobić, że to jest 1,796, ewentualnie jak ktoś zaokrągla do 2 miejsc po przecinku, bo ma mniej dokładne tablice, to by powiedział, że to jest 1,8. OK, wracamy do naszego nagrania i tutaj możemy określić, że nasza krytyczna, która będzie nam potrzebna, wynosi 1,8. Ale czego ja korzystam z rozkładu dla studenta? Właśnie dlatego, że nie jest powiedziane, że dana zmienna losowa posiada rozkład normalny ze znanym odchyleniem standardowym, a wielkość próby, jeżeli już ją musimy brać pod uwagę, jest mała. Wówczas będziemy potrzebowali wartość krytyczną z rozkładu dla studenta, ponieważ wzór, który nas obowiązuje na przedział ufności dla średniej, jest następujący. W naszym przypadku podstawiamy wartości, jakie pojawiły się w naszym zadaniu. Średnia arytmetyczna z próby, wartość krytyczna z rozkładu, tu akurat te studenta, tu mamy odchylenie standardowe z próby, a tu pierwiastek z liczby obserwacji, wielkość próby minus 1. To samo tu odejmujemy, tutaj dodajemy do wartości średniej i zapisujemy, że całe to prawdopodobieństwo, że średnia zawiera się w granicach, zamyka się w 90%. Jeżeli wszystko poprawnie policzymy, wychodzi nam przedział ufności, w którym możemy powiedzieć, że 90% przypadków zawiera tą średnią czasu poświęconego na ćwiczenia w granicach od do. Poprawna interpretacja taka szablonowa brzmi: przy współczynniku ufności 90% średnia czasu poświęconego na ćwiczenia kondycyjne przez jakby walców klubu, co jest ważne w populacji generalnej, czyli jakby dla wszystkich klientów, którzy się pojawiają w tym klubie, zawiera się w przedziale od do w godzinach. Bo chodzi o to, że wynik średniej dotyczy na 100% tylko próby, a takie widełki od do pozwalają nam określić, że z dużą pewnością 90% średnia czasu poświęcanego na ćwiczenia dla wszystkich klientów, których tutaj nie bierzemy pod uwagę, zawiera się w granicach od do. Teraz kolejny element, który powiedzmy jest wymagany jako część polecenia tego zadania, jest to określenie precyzji szacowania średniej w rozkładzie. I tak jak mówiłam, bierzemy faktycznie tą wartość, którą odejmujemy i dodajemy do średniej. Więc jest to ten wynik, który dokładnie ten sam. Nie musimy go na tym etapie liczyć, bo nie ma to większego znaczenia. Dopiero jeżeli ten wynik podzielimy przez średnią arytmetyczną z próby, to będziemy wiedzieć, jak to duży jest wynik procentowo w porównaniu do tej średniej. Bo to jest pewna wartość
tutaj liczona w godzinach, podzielona przez 4 godziny i te jednostki się nam redukują, wówczas możemy powiedzieć, jak duży udział ten błąd, który odejmujemy od średniej i dodajemy do średniej, jest w porównaniu tej średniej. Jest to 15,427%. Wówczas możemy powiedzieć, że maksymalny liczbowy błąd szacowania średniej czasu przeznaczonego, poświęconego na ćwiczenia kondycyjne wynosi 15,427% tej średniej przy współczynniku ufności 0,9. Bo jak wiemy, to zaznaczenie jakiś współczynnik ufności wpływa na wynik liczbowy. Bo byłby inny wynik liczbowy, to wartość krytyczna, a więc całe to wyliczenie byłoby inne. Jeżeli ostatnim elementem zostaje nam określenie, czy te 15% to jest jeszcze dobrze, czy byśmy musieli coś zmienić w naszym badaniu. No niestety możemy powiedzieć, że tutaj pożądane są niskie te wartości procentowe, a więc w naszym przypadku możemy powiedzieć, że to wnioskowanie jest jak najbardziej niebezpieczne, tak w cudzysłowie, i nie powinno być uogólnione na populację generalną. Czyli ten wynik błędu jest zbyt wysoki i trzeba by było na przykład zwiększyć liczbę osób zbadanych, na przykład i zmienić współczynnik ufności, żeby to badanie zmieściło nam się w takich bezpiecznych granicach, czy to do 5%, czy od 5 do 10%, bo mając ten poziom powyżej 10%, możemy powiedzieć, że taki wynik należy zmienić, bo inaczej nie jest całkowicie nam nieprzydatny.